Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Opowiem Ci dzisiaj bajkę, jak to król francuskich żab miał wydać córkę za mąż. Ponieważ była to jego jedyna córka, więc za wszelką cenę chciał ją zatrzymać przy sobie. Niestety tradycja, a także doradcy królewscy nakazywali mu znalezienie dla pięknej żabie księżniczki jakiegoś małżonka. Król wpadł na pomysł ogłoszenia turnieju, którego zwycięzca miałby poślubić księżniczkę. Przewrotność pomysłu polegała na niemożliwym do wykonania zadaniu turniejowym. W całym żabim królestwie pojawiły się afisze z informacją, że ten, kto pierwszy wejdzie na wieżę Eiffla, ten poślubi piękną księżniczkę. W żabim królestwie zawrzało. Jak to? Przecież jest to zadanie niewykonalne dla części gatunku ludzkiego, więc jakie szanse mają w ogóle małe żabki? Większość żabich amatorów zrezygnowała na starcie. Znalazło się jednak kilku śmiałków, którzy stwierdzili, że muszą spróbować. Pod wieżą zebrało się mnóstwo kumkających gabiów. Turniej rozpoczęto. Kilkunastu śmiałków na sam widok olbrzyma od razu zrezygnowało. Po prostu się przerazili. Następny podszedł, zrobił pierwszych parę stopni, spojrzał w górę i powiedział: nie, nie, to niemożliwe. Jeszcze inni też dokładnie zrobili to samo. Dwóch innych weszło nieco wyżej, ale zarówno widok w górę, jak i w dół był tak przytłaczający, a i zgromadzeni kibice krzyczeli, że jest to niemożliwe i się poddali. Król zacierał ręce, gdy nagle z tłumu wyłonił się kolejny śmiałek. Nieśmiało podszedł do pierwszego stopnia, prowadzony okrzykami gapiów. Odpuść sobie, to niewykonalne. Pierwszy stopień, pierwsze piętro. Już pokonał pierwszą połowę dystansu. Wolno, w swoim własnym tempie, konsekwentnie podążał do góry. Tłum wciąż krzyczał: zejdź, szkoda twojego czasu. Nikt nie jest w stanie wejść na szczyt. Ostatnie piętro, ostatni schodek i jest, udało się. Pozostała już tylko droga z powrotem na dół po odbiór nagrody ślicznej królewny. Na dole okrzyki, zbiegło się pełno żabich dziennikarzy. Powiedz, jak ci się udało? Jak to zrobiłeś? Przecież to było niemożliwe. Widziałeś poprzedników? Przecież schodzili zrezygnowani. Słyszałeś, co ci mówili? Widziałeś, jak wielka jest wieża? Ile trudu cię czeka? Słyszałeś okrzyki zgromadzonych? Jak? Powiedz, jak ci się to udało? Bohater uśmiechnął się tylko milcząco. Nagle ktoś z tłumu krzyknął: on nic nie słyszał! On od urodzenia nie słyszy! Pomyśl, może warto czasem być głuchym na dobre rady doradców. Może warto ślepo dążyć do celu i otworzyć się na własne marzenia. Jak stary ślepy ogier, mistrz Wielkiej Pardubickiej, zapytany przez młodego, zapowiadającego się świetnie ogiera, który cały czas zdobywa tylko drugie miejsce. Mistrzu, jak ty to robiłeś, że zawsze byłeś pierwszy? Mistrz odpowiedział: ja po prostu nie widzę przeszkód. Tony Robbins natomiast, guru samodoskonalenia i wnikania w ludzkie wnętrza, powiedział: wszystko można osiągnąć, gdy człowiek się uprze i wytrwale dąży do celu. Takie cuda zdarzają się codziennie. Za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.